Witam Was, pszczółki i trzmiele. Dzisiaj idziemy na spacer nad rzekę, również na łąkę. Zobaczymy dzisiaj dwa nowe gatunki roślin. Niestety, będą to już dwa ostatnie gatunki. To już nasz wspólny, ostatni spacer w ramach miodowego herbarium. Lato chyli się ku końcowi, mamy sierpień. Zachęcam Was, wyjdźcie nocą i oglądajcie sierpniowe, spadające gwiazdy. Sierpień to przemiły miesiąc, to drugi miesiąc wakacji. Już pewnie czujecie, że niedługo trzeba będzie wracać do szkoły, wracać do pracy. Już kończą się wakacyjne urlopy. Więc zachęcam Was, łapcie te ostatnie chwile lata. Już niedługo przyjdzie też jesień. A ja Was dzisiaj zapraszam do poznania dwóch nowych, fajnych gatunków. Jeden z nich rośnie nad tą rzeką, którą widzicie za mną. Spacery nad rzeką, zwłaszcza jeśli wejdziecie w większe krzaki, gdzieś między wysokie rośliny czy trzciny, zawsze są niesamowitym doznaniem. Spróbujcie, zagłębcie się tutaj w zieleń i w roślinność, a na pewno wiele ciekawych stworzeń tutaj poznacie. Oprócz tych, które kwitną, są też te, które się wiją, te, które sterczą w górę, no i oczywiście te, które parzą. Uważajcie na nie. Ale na pewno znajdziecie tutaj wiele ciekawostek, wiele stworzeń, które żyje w takim miejscu. Uważajcie na buty. Trzeba albo nosić kalosze, albo pogodzić się z tym, że one będą lekko przemakać. Tam, gdzie jest sitowie, gdzie rosną trzciny, tam będzie na pewno wiele fajnych ciekawostek spacerowych i na pewno znajdziecie ciekawe gatunki roślin, tak jak ten sadziec konopiasty, o którym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. Ta roślina należy do rodziny astrowatych. Te różowe, bladoróżowe kwiaty, czasem w ozdobnych odmianach są nawet faktycznie ogniście różowe. To właśnie ta roślina. Ona może nie wygląda najbardziej spektakularnie. Nie jest krwiście czerwona jak mak, który oglądaliśmy na polach. Jednak ma w sobie wiele uroku. Teraz, kiedy mamy pełnię lata, kiedy połowa wakacji już za nami, kiedy sierpień leci już niestety mocno na głowę i czuć już pomału, że nadchodzi jesień, na przykład dlatego, że szybciej robi się ciemno, teraz kwitnie już nie aż tak wiele czerwonych, fioletowych roślin. A sadziec z tą swoją taką nieśmiałą różowością dodaje naprawdę dużo uroku. Sadziec jest lubiany też przez owady zapylające, przez te owady, które zbierają nektar i pyłek, jak również przez wiele innych gatunków, które przychodzą do niego, aby pożywiać się jego nektarem. Kwitnie od końca lipca. Już wtedy można go spotykać. Już pomału, nieśmiało wypuszcza swoje długie wąsiki, to znaczy zakwita. Z jego kwiatuszków zebranych w takie baldaszki pomału wychodzą już kwiaty, kwitną, jest ich coraz więcej. Wybuchają po pewnym czasie, jest ich całkiem sporo, żeby za jakiś czas
przeobrazić się w małe, w takie małe dmuchawce, które odlecą sobie stąd, żeby saćca gdzieś roznosić. Jego liście są wyraźniejsze, takie dłuższe w dolnych partiach i oczywiście w górnych są nieco krótsze. Są zebrane tak na jednym ogonku. Mamy kilka liści. Stąd też nazwa, ten drugi człon nazwy saćca, sadziec konopiasty. Jako że liście konopi, jak pewnie wiele osób wie, mają kształt takiego właśnie, takich pojedynczych, dłoniastych listków, nieco bardziej ząbkowanych na krawędziach, jeśli chodzi o konopie. A sadziec konopiasty ma liście nieco podobne, ale rosnące na takiej długiej łodydze. Oczywiście nikt nie pomyli saćca z konopiami, no bo ten charakterystyczny, bladoróżowy, taki z nieśmiałymi kosmkami wychodzącymi ku górze kwiatostan jest faktycznie bardzo charakterystyczny. Sadziec jest też rośliną leczniczą. Kiedyś był zbierany jako surowiec zielarski. Przede wszystkim był używany do leczenia chorób związanych z układem pokarmowym, na nieżyty, na niestrawności. Dzisiaj już mało się go stosuje w tym celu, ale w literaturze zielarskiej jeszcze można znaleźć o nim informacje. Nasz pierwszy bohater, sadziec konopiasty, jak widzicie, rośnie tutaj w otoczeniu wielu różnych fajnych gatunków, tak jak te ostrożenie, trzcina, czy ten chmiel, który zawładnął trzciną docna. Są tu wokół krwawnice, pokrzywy, mięta. Jest tu faktycznie bardzo uroczo. Za mną jest jeszcze jeden ciekawy, choć w sensie ekologicznym nieco groźny gatunek. Ten kwitnący na żółto, ta kwitnąca na żółto roślina to nawłoć kanadyjska. To gatunek, który jest obcy i niestety inwazyjny w naszym kraju. Jak widzicie, czasem pojedynczy sadziec konopiasty może schować się w tych wielkich, ogromnych, wyższych ode mnie nawłociach kanadyjskich. Nawłocie to wydawałoby się nic strasznego. Mamy w końcu naszą polską nawłoć pospolitą, która występuje od dawien dawna. Jednak to, co widzimy wokół mnie, to nie jest nawłoć pospolita. To gatunek obcy, gatunek inwazyjny. Gatunek pięknie kwitnący. Zwróćcie uwagę, żółte kwiaty, zebrane w takie grona ku górze, jest naprawdę uroczy. Niestety ten urok, który jest również bardzo ponętny dla pszczół, dla trzmieli, bo na nawłoci kanadyjskiej, czy również innym amerykańskim gatunku nawłoci, na nawłoci olbrzymiej, na tych roślinach, na ich kwiatach zatrzymuje się bardzo wiele pszczół i innych owadów zapylających, czy zbierających pyłek. W kontekście pyłku i nektaru, ta kwitnąca w pełnym lecie, aż prawie do października roślina, jest faktycznie cenna. Jednak ma też swoje ciemne oblicze. Jak widzicie, nawłoć rośnie wszędzie wokół mnie. Ta roślina, nawłoć kanadyjska, inaczej niż nawłoć pospolita, ta, którą spotykaliśmy w Polsce od zawsze, nawłoć kanadyjska potrafi bardzo intensywnie wykorzystywać swoje środowisko, swoje siedlisko, tworząc zwarte łany, zwarte zakrzaczenia, wypierając inne rośliny. Z tego powodu mówimy o niej, że jest rośliną inwazyjną. Mimo tego, że daje ogromne ilości nektaru, wielu pszczelarzy wciąż tą roślinę promuje i wprowadza do środowiska, robią to prawdopodobnie nie do końca świadomie. Nawłościowe łany i zakrzaczenia wypierają wszelkie inne rośliny kwitnące. I może i faktycznie w pełni lata mamy sporo pożytku dla pszczół miodnych, czy sporo nektaru dla pszczół dzikich. Jednak takie miejsca nie są wcale miejscami, gdzie owady, a również i pszczelarze znajdują wiele pożytku w innych okresach. W związku z tym zwalcza się ten gatunek w naszym kraju. Oczywiście nie możemy pomylić go z nawłocią pospolitą. Tak jak już powiedziałem, gatunkiem, który występował u nas zawsze, który nie zachowuje się tak ekspansywnie, nie tworzy takich zwartych łanów, wypierając inne gatunki. I nawłoć pospolita, i nawłoć ta, którą widzicie, kanadyjska,
Lubi miejsca nieco bardziej suche niż nasz sadziec konopiasty, o którym mówiłem przed chwilą. Ale jak widzicie, rośnie nad naszą rzeką, wielkimi łanami. Nawłocie są zasadniczo do siebie podobne, choć Nawłoć Pospolita, ta polska, jest dużo niższa. Będzie osiągała wysokość do 100 cm, czyli nie będzie tworzyła tak wysokich zarośli, w których dorosły mężczyzna, tak jak ja, mógłby się schować. Liście są ostre w kształcie takich długich, ostrych języczków. Botanicy mówią na ten kształt lancetowaty, od lancetu, czyli od skalpela. Nawłoć Pospolita, ta polska, podobnie jak kanadyjska, liście ma dość podobne. One biegną od dołu łodygi. Ta łodyga w przypadku nawłoci kanadyjskiej jest lekko omszona, może być też lekko czerwonawa. Nawłoć Pospolita, podobnie jak kanadyjska, kwitnie na żółty kolor. Nawłoć Pospolita jest, te kwiaty ma większe i jest ich w związku z tym dużo mniej i tworzą taką żółtą czaszę, czy żółty szczyt na roślinie. Za to nawłoć kanadyjska ma kwiaty ułożone na napędach w postaci takich gronek, czy sierpików, gdzie u góry mamy ośliny. I taka pojedyncza wiecha zawiera faktycznie bardzo wiele pojedynczych kwiatów. Wygląda to faktycznie bardzo ładnie. Niestety czarny charakterek tej rośliny sprawia, że musi być ona usuwana z wielu miejsc, a zwłaszcza z obszarów ochrony przyrody. Pszczółki i czmiele. Tym spacerem nad rzeką kończymy niestety nasze spotkania. Lato ma się już pomału ku końcowi, już coraz szybciej robi się ciemno i też niedługo skończą się wakacje. W związku z tym nie siedźcie w domu, wychodźcie na dwór. Łapcie resztki lata, cieszcie się tym słońcem, które jest wokół nas. Szukajcie różnych fajnych miejsc. Rzeka, las czy piaszczysta łąka to naprawdę ciekawe miejsca. Warto się tam wybrać, warto podziwiać przyrodę, warto obserwować owady, które tam zalatują. Szczególnie te owady, które dla nas ludzi są tak słodkie, czyli pszczoły, te, które dają nam miód. Również te dzikie pszczoły, które są ciekawe i które są dla nas bardzo pożyteczne, bo zapylają nasze rośliny. Szukajcie tego wszystkiego. Zbierajcie swoje miodowe herbarium również wtedy, kiedy nie będziemy spotykali się już w tych odcinkach. Mam nadzieję, że choć trochę w trakcie tych naszych spotkań, kiedy prezentowałem Wam tylko kilkanaście spośród ponad 4000 gatunków roślin, które spotykamy w Polsce, mam nadzieję, że chociaż trochę Was zainteresowałem. Wiele z roślin, które spotykamy w Polsce, są dużo większych, albo też dużo mniejszych od tych, które oglądaliśmy w trakcie naszych spotkań. Szukajcie tego, co zielone, szukajcie tego, co piękne i zbierajcie swoje miodowe herbarium, bo warto szukać piękna w przyrodzie. Gmina Pszczółki informuje, iż realizuje operację Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie, miodowy biznes, której celem jest popularyzacja nowoczesnych metod hodowli pszczół, produkcji miodu oraz produktów z nim związanych. Projekt angażuje dzieci i młodzież, przez co wpływa na zwiększenie ich wiedzy o roli pszczół i roślin miododajnych w życiu wsi oraz znaczeniu ochrony przyrody i bioróżnorodności gatunkowej.